Yo! Dzisiaj trochę w innej formie. Stwierdziłem, że sobie nagram na chillku taki podcast. To jest oczywiście kolejny odcinek Road to Donda. Natomiast dzisiaj chcę trochę sobie bardziej skupić się na tutaj sferze audio. Jakieś będziecie mieli przebitki w tle, dużo się wydarzyło, strasznie się dużo wydarzyło, ale jakoś nie miałem głowy do tego, żeby robić ten film. Powiem szczerze, natomiast dużo się wydarzyło, jak już wcześniej wspomniałem, dostaliśmy chociażby singiel. Początkowo myślałem, że to będzie singiel, zresztą jak my wszyscy pewnie, z Dondy dwójki, bo też ten track widniał na trackliście, którą w ostatnim filmie wam prezentowałem. I co? Okazało się, że to jest jednak track Favio Foreign, Alicia Keys, także się tam pojawia. Wideo ma być prawdopodobnie jeszcze chyba w tym tygodniu. Takie plotki słyszałem, więc czekamy na wideo. Pewnie będzie reakcja na kanale, także stay tuned i zapraszam wszystkich zainteresowanych. Dużo się dzieje też na pewno w życiu Kaniego, bo toczy bitwę o swoje dzieci, a właściwie o to, by móc być dla nich normalnym ojcem, by mieć prawo, żeby się z nimi normalnie spotykać. Czy jest to słuszne, czy nie, to już zostawię wam do rozkminki i możecie napisać swoje na pewno jakieś przemyślenia w komentarzu. Natomiast to, co widzieliśmy, to na gości, jeżeli chodzi o płytę. Bardzo dużo nazwisk i to bardzo interesujących nazwisk. Mam nadzieję, że też Alicia Keys będzie na albumie u Kanye, nie tylko na tracku u Favio. Jeżeli jeszcze mogę wtrącić, to powiem, że bardzo obiecująco. Nie wiem, czy na przykład Storytime Favio, czyli ten poprzedni singiel, będzie też na albumie, ale miał naprawdę zajebisty beat. Natomiast jeżeli chodzi o City of Gods, też super track, bardzo mi się podoba, w jakim to wszystko idzie kierunku, jeżeli chodzi o pierwszy oficjalny tak naprawdę longplay Favio. No i tak, jeżeli chodzi o placówkę nagraniową, ja wiemy, że znajduje się w LA. Wiemy też, że ostatnio w kafeterii, w restauracji Nobu prawdopodobnie odbyła się sekretny odsłuch płyty. Było dużo gości, było bardzo dużo gości, był nawet sam Drake, był Travis, był Young Lean, był Baby Kim, wielu innych, mówię teraz z pamięci. Ale tak jak mówię, nagrałem to na spontanie, więc... ale czasami tak jest najlepiej. Jeżeli chodzi o gości, no to znaczy inaczej, podczas nagrywek do Black Future Month mieliśmy tam takie postacie jak Favio, Moneybagg Yo, IDK, Ghana, French Montana i wielu innych, których możliwe, że po prostu nie pokazali na fotkach. Film był reżyserowany przez Theophiliusa Londona, czyli osoby, która też współpracuje nad Dondą z razem z Kanye. Jeżeli tak to będzie wyglądać, dużo ludzi się śmieje, że to będzie płyta, na której Kanye to będzie gościem, bo już jest tyle już osób na tej płycie, że dla mnie to fajnie. Ja się tym cieszę, lubię jak Kanye jednak eksperymentuje, bo każdy gość może wnieść coś nowego. Mówię tutaj też o jakby wcześniejszych projektach takich jak My Beautiful Dark Twisted Fantasy albo chociażby Yeezus. Wiadomo, są jeszcze inne projekty, ale to tylko te, które przychodzą mi teraz na szybko do głowy. Oczywiście moje ulubione The Life of Pablo i tak dalej. Mam nadzieję, że Travis będzie miał w końcu zajebistą piosenkę, bo generalnie Praise God mi się mega podobało, aczkolwiek jeżeli chodzi o to, co zrobił Kanye, myślałem, że dogra ogólnie nowy wers, a Travisa zostawi, bo bardziej podobała mi się nawet pierwsza wersja beatu, która była puszczana na pierwszym listening session. Chyba to było w Chicago, nie? To chyba w Chicago, tak mi się wydaje. Chociaż nie, to nie było w Chicago. W Atlancie, to było w Atlancie. Tak, to było w Atlancie. Także jak mówię, wolałem ten pierwszy, na pewno pierwszą wersję beatu. Tak naprawdę odnośnie albumu to niewiele jeszcze wiemy. Dużo jest plotek na pewno. Ja sobie od czasu do czasu wchodzę na tego Reddita, gdzieś tam wyhaczam te fajne ploty, próbuję gdzieś tam też dostarczyć. Natomiast zobaczymy, w jakim to wszystko kierunku pójdzie. 16 jest także w Polsce u nas premiera pierwszej części dokumentu o Kanye, więc zachęcam do obejrzenia na Netflixie, będzie to 3-tygodniowy evencik. Tak sobie patrzę Reddita, czy coś fajnego na szybko weszło.
Ale nie widzę, póki co nie widzę. Fajna jeszcze tutaj taka szybka informacja, już może nie odnośnie Dondy, ale podobno Kanye jest usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o właśnie ten dokument. Bo nie jest to dokument przez niego, jakby nie patrzeć, realizowany, nadzorowany, ale był na premierze kinowej w Stanach i podobno mu się spodobał. Dobra, tyle chyba ode mnie. Dzisiaj taki mówię, szybki, spontaniczny track. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, to wybaczcie. Kolejny odcinek na pewno będzie już w starej formie. Z takich informacji pobocznych, Donda już na CD-ku, więc możecie sobie zamówić. Tak samo winyl 13 wychodzi, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wspierajmy tych artystów, kupujmy. Na pewno sami byśmy też chcieli, żeby ktoś nas wspierał. Dobra. Trochę tak formalnie może dzisiaj, ale ode mnie to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach, kolejnych reakcjach, podsumowaniach, etc. Wbijajcie na sociale, czyli Instagram, AOHREF. Zostawcie lajka, suba, klasycznie i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemaneczko.